Witajcie. Dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobić kolczyki. Takie właśnie jak część tutaj, jedna część tej bransoletki do zegarka. To będzie komplecik, zegarek plus kolczyki. I teraz nasz kolczyk będzie wyglądał tak, jak ta część. Będziemy potrzebowali czterech drobniejszych koralików. W moim wypadku są to koraliki o długości 5 mm. Jeden koralik troszeczkę większy, też może być zresztą 5 mm, może być 6, u mnie ma 7 mm. To będzie tutaj, o tak, na środku, pomiędzy tymi drobnymi koralikami. Potem będzie jeden koralik, taki u mnie jest podłużny, troszkę wyższy, ma 12 mm. I tutaj boczny koralik centymetrowy, 10 mm. Czyli w sumie mamy 7 koralików. 4 drobne, jeden troszkę większy, jeden jeszcze większy i największy tutaj. Zaczniemy od zrobienia tych czterech kółeczek z wrobionymi koralikami w środku. Dobrze, tu już mam nici. Będę używała w tej chwili Aidy, troszkę grubszej, bo to jest 10. Kolor 234, to jeszcze chyba z tej starej palety kolorów jest Aida ze starszych moich zapasów. I to jest taki popiel. Trudno ten kolor określić. Szary to nie jest on. No taki popielaty może. Dobrze, już sobie tutaj związałam. Będę robiła kłębuszkiem i czułenkiem. I tu sobie na początek już te nitki związałam. Postaram się od razu ukryć tutaj końcówkę. Tutaj tak z boku bez... ukryć od razu tą końcówkę nitki. I zrobię 8 słupków. Połowa. Jeden. Tak tą nitkę ukrywam, żeby biegła równolegle do tej nitki od czułenka. Po prostu już mam 3 słupki, jeszcze połowę zrobię. O. I zaraz się tej nitki pozbędę. Mam 3,5 słupka i teraz nożyczki, gdzie są. Dobra. Dobra, czwarty i 5, 6, 7, 8. I co teraz robimy? W tej chwili robię koralik, korzystając z tej nitki od kłębka. Biorę sobie już na szydełko koralik. Nitkę od kłębka łapię w ten sposób, żeby wyprowadzić ją spod mojej pętelki. O, tak. Nie górą, tylko właśnie przez środek pętelki biorę. I... dobrze, przekładam teraz czułenkiem przez tą pętelkę, już mam tak. Robię drugą połowę kółeczka. Tym razem zrobię 6 słupków, pikotek mały i 2 słupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mały pikotek. O, już mam 2 słupki za pikotkiem.
Teraz zamykam kółeczko, starając się, żeby koralik był z przodu został, żeby tam się z tyłu na mnie zaplątał. Nigdzie. Dobra. Kółeczko zacisnęłam. I teraz trzeba wyciągnąć te nitki. Tą nitkę od kłębka pociągnęłam i ładnie koralik się tu nam schował. Z tej strony jest, widzicie, tak płasko. O. A z tej jest wypukłe. Z przodu będą te koraliki wypukłe. Teraz biorę nitkę od kłębka i tak jakby jeden słupek łańcuszka. Jednocześnie schowam tą nitkę. Pod tym słupkiem. O. Ten słupek tak tu wzmocni. O, ładnie. Tak. Dobrze. Jeden słupek, dobrze. I teraz przechodzę tą nitkę tutaj już w dół i przechodzę czułenkiem, robię kolejne kółeczko. Tak. I jeszcze nitkę sobie tutaj ukryję, tym razem w kółeczku dalej. O. Tak, dwa słupka. Druga połowa słupka. Zaraz się tej nitki z łańcuchów pozbędziemy, to już będzie o wiele łatwiej, bo mniej tego wszystkiego ta łatajstwa. Dobra, już mam obecne, w sumie jest pod trzema słupkami. O, dwa teraz kółeczka i jeden tamtego nie było. Kół, aparat, stój. Obcinam tę nitkę. Poszła. Dobra, aha, co ja teraz chcę? Teraz mam dwa słupki kółeczka i łączę z poprzednim kółeczkiem, tym tu pikotkiem. Widzicie? Tak. Dobra. I 6 słupków. Także z jednej strony połowa kółeczka ma zawsze 8 słupków i z drugiej też w sumie 8 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I przyszła pora na telesfora. Drugie, czyli drugie kółeczko. Ciekawe, kto jeszcze telesfora pamięta. I znowu od środka czułenko, znaczy szydełko, tak, i wyciągam przez środek tę nitkę od kłębka, tak, przez tą pętelkę teraz przekładam czułenko tu leciutko, tą nitkę sobie tak na razie wyciągam troszkę, tak. O, dobra. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć, sześć, sześć, mały pikuś i jeszcze jeden słupek, czyli dwa słupki po pikotku. Zaciągać kółeczko trzeba tak, żeby oczywiście koralik wylądował z przodu, a nie spodem. Dobra, jest kółeczko drugie i teraz nitkę od kłębka trzeba tak pociągnąć, żeby żeby było wszystko ładnie. Widzicie, już mamy dwa kółeczka, a z tej strony są płaskie, a z tej są wypukłe. Dobra. I znowu niby jeden słupek, niby łuczka takiego, a tutaj po prostu dla wzmocnienia tej nitki tutaj po przyłączeniu. Można oczywiście te koraliki
wrabiać w inny sposób, ale tu już korzystam z tego, że mam tę nitkę od kłębka i tak jest łatwiej. Trzeci, już tutaj żadnych końcówek nie musimy chować, także tylko o, raz, dwa. Aparat 202. Przyłączamy się. Tu. Dwa. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I znowu kolejny. Koralik. Ko. Dobra. Jedziemy z tym koksem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa. I co? Nieraz jest tak trudniej trochę dociągnąć, to trzeba sobie tu skrzydełko. Trzeba tu on. Tutaj jedna nitka bardziej w tej chwili sterczy, druga jest bardziej schowana. To ja sobie teraz wezmę tę nitkę, która jest schowana, pociągnę i wyciągnę nią. Ta, co była luźna, się troszkę tak nadwężyła i teraz tą nitką od kłębka pociągnę i już jest. Już mamy, widzicie, trójkę. Trójka jest. Tak. Wow. Musimy to. No, bo trzeba będzie taki niby łuczek. Jednego. Raz. No i kolejne, ostatnie już czwarte kółeczko. Raz, dwa. I szukamy pikotka. Mam tu jakiś taki drobny. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i będzie kolejny zielony. Tak. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pikuś. I jeszcze jeden słupek. Okej. To zaciskamy, zaciągamy. Dobra. I jeszcze poprawiamy. O. Już dobrze. No to są cztery obywatele. Coś już zaczyna być widać, no nie? Coś tu widać. Dobra. Przechodzimy teraz do. Teraz to zrobię nie jako kółko. Można oczywiście jako kółeczko z wrobionym dużym koralikiem. Ale ja tu sobie zrobię jako łuczek. I co? Najpierw robię. Dwa takie normalne słupki tego łuczku.
Co para? Dobra. Spójrzę w miejscu. Dobra. Sobie jeszcze poprawię ten pikotek, bo potem będzie nam potrzebny. Dobrze, on tu będzie na końcu potrzebny. O tak. I teraz w tym momencie mogłabym wyciągnąć tą dolną nitkę, nałożyć na nią koralika i tu sobie za tym koralikiem już, o, jakbym tu nałożyła koralik na taką pętelkę, tu by wisiał koralik, a tu bym sobie jakiś tam na przykład spinacz do papieru powiesiła na końcu i to by dało i dalej bym robiła łuczek poza tym. Doszłabym tutaj do szczytu tego łuczka, wtedy bym chwyciła, zdjęła ten spinacz do papieru, chwyciłabym szydełkiem, przyłączyła w tym miejscu i koralik już by ładnie siedział w środku. A ja to zrobię taką trochę durnowatą metodą, jaką robiłam od początku, że teraz tu najpierw zrobię malutki pikotek, on mi potem posłuży do przyłączenia, zamknięcia tego łuku w jakby kółko. O, tu jest taki mały, mały pikotek. I teraz zrobię połowę łuku, znaczy połowę, to nie będzie dokładnie połowa, ale tak, żeby do szczytu tego łuku dojść i wtedy przymocuję koralika. I zrobimy tak, że zrobię w tej chwili 17 słupków, czyli jeden już mam, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, 15, 16, 17. Tu na szczycie zrobię malutkiego pikotka. Malutki, nie malutki, nie wyszedł taki malutki. Trochę go sobie jeszcze zmniejszę. Naprawdę powinien być troszkę mniejszy. O. Dobra, tak. Dobrze. Jest, jest. I co teraz robimy w tym miejscu? Teraz będzie straszna ekwilibrystyka, bo aparat mi będzie przeszkadzał. Normalnie to robię bez problemu. Tu mam nitkę od członka. Tu mam szydełko. I teraz sięgam po coś takiego. Coś takiego. Czyli on ma 12 mm. Może być większy, może być mniejszy, wtedy się robi albo dłuższy ten łuczek, albo krótszy. I co ja robię? Tak. No i teraz będzie ta ekwilibrystyka, bo to jest wszystko luźne, wisi. I sobie oparłam tutaj dołem to szydełko, żeby mi nie wypadło. Widzicie? O, tu szydełko. Można sobie oczywiście tu powiesić, kurczę, spinacz do papieru, czy jakieś inszą mniejszość drucika, kawałek, czy coś. Ja niczego wieszać nie będę, bo mam nadzieję, że mi to się tu nie rozleci. A patrzę w aparat zamiast na to, co robię. Kurczę. O, raz. Ale ile to z tym łuczkiem? Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, o, 6. Teraz będzie mały pikuś, jeden i jeszcze słupek, mały pikuś, drugi i jeszcze słupek i mały pikuś, trzeci i tu już słupek jest, drugi,
trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, siedem. Co teraz robimy? Na chwilę puszczam czółenko, łapię za to, które grzecznie nie wypadło i szukam tu na podstawie. Przy początku tego łuku robiłam, widzicie, pikotka. Teraz on mnie się przyda. Macie wam szydło w tego pikotka. Widzicie, mam teraz dwa takie pykoty na szydełku. Łapię nitkę od kłębka, przeciągam przez jedno, przeciągam przez drugie. Udało się przeciągnąć całe, nie rozbroiła się, nie. Dobrze. Tak. Teraz doprowadzam to do takiego stanu, żeby tak to było, o tak. I przez tą pętelkę już wiadomo, co zrobię. Wezmę czółenko, przełożę. O, i w ten sposób zamknę ten łuczek w taki niby kółko. Tylko tu trzeba pilnować, widzicie? Ładnie, tak, tak. I nie tu. O, dobra. Zaciągam to połączenie. Zaciągam to połączenie. O, już jest, widzicie, wrobione. Czyli mamy cztery tam i tu luźno jest takie jakby kółeczko z tym największym. Tu na wierzchu jest mały pikotek i tu z boku są trzy pikotki. Teraz też mogę robić kółeczka, ale zrobię nadal łuczki. Później pokażę w następnym filmiku inną metodę robienia tych kolczyków. Efekt będzie taki sam, prawie no taki sam, a metoda inna. Co robię? Robię 16 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, i teraz ten połowę łuku przyłączę do górnego z grupy 3. pikotków, czyli ten nas nie interesuje, tylko te trzy nas tutaj interesują. Przyłączyć się tu. Dobra. I znowu po połączeniu zakładam oczywiście czółenko. Teraz to sobie ładnie zaciągam, żeby to tak wyglądało. I znowu 16. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I co? Dobra, o porządku, doprowadzamy. Mamy połowę tak, nitka tamta dołem, nitka od czółenka górą, obejmuję u podstawy to wszystko tu, widzicie, tak prosto i robię kolejnych. Kolejnych 16 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Wow! Czternaście, piętnaście, szesnaście. I znowu się przyłączam do tego drugiego, tym razem pikotka.
Można robić te uczki w ten sposób, że pierwszy na przykład 17 słupków na 17, drugi 16 na 16, a trzeci będzie miał 15 na 15. Ja robię wszystkie w tej chwili po 16. To już jest całkowita dowolność, jak komu tam pasuje. No właśnie, tu trzeba trochę dbać, bo w tym pierwszym nie uważałam i tak brzydziej mi się połączyło to pierwsze. Tak jak się patrzy w kamerę, w aparat zamiast w obiektyw, to podgląd patrzę zamiast to, co robię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, dobra. I tak samo jak poprzednio, nitka od kłębka dołem, nitka od tego górą i zamykam jednym słupkiem. A w tej chwili zrobię już nie jako łuczek, tylko to trzecie będzie jako kółeczko. Tą nitkę od kłębka sobie daję do spodu za to wszystko. Tu sobie tak lekko odchylę te cztery kółka. Tu będzie też 16 na 16 kółeczko. Jak będzie 16 na 16, trzeba dbać, żeby jak najbliżej zacząć robić tego wszystkiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, sześć. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dobra. Jest połowa tego kółka. Puszczam sobie i w ten sposób teraz zrobię, robię koralik w taki sam sposób, jak w tych małych dodawałam. I biorę koralik wielkości, u mnie to jest centymetr, 10 mm. Znowu przez środek tego biorę pod spodem, przez środek tej mojej pętelki, nie z zewnątrz nitkę, tylko tak, nitkę od kłębka. O. I przeciągam przez koralik i przekładam tu przez tą pętelkę. Przekładam tu łęko. O, i co teraz pozostało mi przyłączyć, to bo jestem na górze kółeczka, do tego trzeciego pikotka. Pamiętajcie, że ten pikotek muszę brać pomiędzy tych, żeby nie za kółeczka wyciągać, tylko tak jak te kółeczka są, to tak z tego łuku przez ich środek wyjmuję tutaj pikotka, żeby się do niego dostać, bo inaczej to by wyszło nam zupełnie co innego. Tu się muszę tu łękiem przyłączyć. Trochę tamten koralik przeszkadza, to tą połowę kółeczka tak w porządku doprowadzić, żeby tu się ładnie połączyć. Widzicie, tutaj jest już. Okej, robię drugą połowę kółka, też 16, raz, dwa, siłą rzeczy to nie będzie takie ładne i równe, bo mówię, że nie patrzę na to, co robię, tylko w podgląd aparatu, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Też mogło być te kołuczek zrobione, ale tak. Kółko. No, uda się to zaciągnąć. Uda się, ale będzie koślawe jakieś. Dobra, tylko też trzeba dbać właśnie, żeby ten koralik wypadł od przodu, nie od tyłu. Zobaczcie, jakie wyszło koślawe, ale ja się tym nie przejmuję. O! Tu mam akurat pod ręką zwykłe takie szczypce do robienia tam strut różnych rzeczy. I sobie ładnie tutaj już to kółko. Zobaczcie. O, zaczyna przypominać kółeczko, nie? Dobra. I teraz oczywiście musimy dociągnąć nitkę od kłębka, żeby tamten koralik się ładnie tu... No i znowu on trochę tu, te nitki pociągnę to tu dolną, żeby... O, bo on tak dojechał ładnie tu górą i teraz o, już są. Widzicie, tu tak przy tym łączeniu mi coś niezbyt ładnie wyszło, ale już jest dobra. Dobrze, mamy tak, czyli mamy te cztery i mamy już tu tą grupę taką, o, złożoną. Ajku, teraz co, żeby tu jeszcze ładniej dociągnąć tę górę, to nitkę od kłębka biorę tak dookoła i z tyłu sobie wyprowadzam i tak nitkę od czułynka górą. Teraz będą dwa słupki, ale staram się tak dołem tu zaciągnąć, żeby... A, widzicie, tak ładnie ściągnąć to wszystko razem. O, jeden. I teraz tak, od czułenka, to jest czułenko, biorę do przodu i tu to miejsce pod tym, gdzie było łączenie, ten niby jeden słupek łuczka pomiędzy kółkami, tu wprowadzam szydełko, łapię nitkę od kłębka od tyłu, wyciągam do przodu. O, widzicie, rozdwoiła mi się, zauważył. Jeszcze raz to samo, mi się tu nitka rozdwoiła. No, aparat nie utrudnia jeszcze i ty. Właśnie najgorsze to, że nie mogę myśleć o samej robótce, tylko muszę jeszcze pilnować głupiego aparatu. O, udało się tą nitkę przeciągnąć. Teraz biorę czułynko i zaciągam. Już jestem połączona. Jestem połączona. Już widzicie całość? Brakuje czego? Brakuje nam tutaj koralika na środku tej czwórki. I znowu tu jest od kłębka. Tu z przodu jest od czułenka. Biorę taki. I on miał 7 mm w moim przypadku. Miał. I nadal ma. Nitka od czułenka, przeciągam koralik, układam go sobie tak tu, na środku i tu się dostaje pomiędzy te dwa tutaj kółeczka pod pikotek łączący. Widzicie, tu był pikotek łączący oba kółka, tam po tych dwóch pierwszych słupkach każdego kółeczka. I o tu. I co robię? Łapię tą pętelkę, która z koralika wychodzi i przeciągam na drugą stronę. Tak, już jest po tamtej stronie. Teraz czułenkiem obejmuję tu wszystko i od tyłu tu przeciągam
i zaciągam wszystko mocno. Czekoralika można lekko poprawić, żeby się dobrze układał. Robię teraz łuczek, który będzie tak dochodził tu, wychodził stąd i tak. Najpierw robię trzy słupki tego łuku, które będą jeszcze przed przyłączeniem do tego pierwszego kółeczka, tam z tyłu, jak najbliżej. O, tamte są niewidoczne. Raz, dwa, trzy z tyłu, tyłem to robię tyłem. Jestem już w takim miejscu, że teraz się mogę podłączyć do tego kółeczka. Tu na początek, co doprowadzałam do porządku tego pikotka, teraz właśnie ten pikotek tu jest potrzebny i to bardzo muszę, żeby zobaczyć. O, już widzicie, to jest ten pikotek, tak, tu było 6 oczek łańcuszka w kółeczku, potem był pikotek i były 2 przed zamknięciem kółeczka, to właśnie ten pikotek jest teraz potrzebny. Nitkę od kłębka przeciągam i teraz czółenko przez to muszę przeciągnąć. Na się tu skończy, już czółenko. I teraz już prosto. Co robię? 22 słupki łuku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dlaczego 22? A bo tak sobie akurat wymyśliłam, że tak będzie dobrze. W tej chwili tu będzie miejsce na przyłączenie bigla. Już tutaj kolczykowego bigla. Można normalnie robić tak jak koralik, także przez otwór bigla włożyć szydełko i wyciągnąć pętelkę, ale ja to zrobię troszkę inaczej, bo zrobię sobie na pikotku. Czyli teraz robię pikotka, takiego sobie średniego, taki pikotek i jest, i teraz ten pikotek biorę migiel, przekładam to szydełko, przeciągam pikusia, przeciągam nitkę od kłębka przez tę pętelkę i teraz przekładam czółenko, jeszcze jeden słupek i już mam to, co chciałam mieć. Już widzicie, jest migiel przymocowany i wystarczy zakończyć naszą robótkę. Nitki sobie odcinam i co robię? Teraz już taki zwykły. Biorę sobie, wystarczy. Przez tego górnego pikotka przeciągnę jedną nitkę. Właściwie tą dobra. Znaczy, ale dobra. No to całkiem. Tutaj całkiem wyszłam poza to. Dobrze, i teraz wystarczy z tyłu związać normalny chamski supełek. Sorki, że tu nic teraz nie widzicie, ale tutaj sobie wiążę normalnie z tyłu
tyłu za tym wiążę sobie. Tak. Dobra, już jest wszystko tak, jak prawie być powinno. I teraz wiecie, jak łatwo te nitki ukryć. Wykorzystać po prostu, bo jesteśmy w takim miejscu tu z tym supłem, że wystarczy wziąć szydełko od dołu, znowu wprowadzić tu tego koralika i te nitki sobie poprzeciągać na drugą stronę. A Jezu, przez ten ko. No właśnie, tu mi się teraz rozpaja nitka bocznymi. Ale chyba już wiecie, o co chodzi. Może